W dzisiejszym poradniku opowiem Państwu, jak pracować na kolejnych zakładkach, takich częściach składowych aplikacji, jakimi, jest, jakimi są związki, multimedia oraz drzewa. Po otwarciu aplikacji, zamknięciu formularza rodzinnego. Będziemy mieli do dyspozycji dostęp do poszczególnych zakładek oczywiście aplikacji. Pulpit osoby już umówiłem. Teraz opowiem parę słów na temat związków. Te związki, ta, te cyferki oczywiście też dla przypomnienia tutaj podam. To są liczba osób, jaka jest w zakładce osoby. Liczba związków, czyli 7 w zakładce związki. Multimedia, liczba zdjęć, które mamy zapisane. Jest to 17 zdjęć. Proszę zauważyć... Że przy osobach już żeśmy pewne rzeczy tutaj, relacje pomiędzy osobami, budowali na podstawie tego formularza rodzinnego, bo tutaj pomiędzy tą a tą osobą, żeśmy dodawali po prostu małżonków z jednej lub z drugiej strony, zależy od kogo zaczęliśmy, oczywiście, więc ten, ta relacja, czyli ten związek, już został zawidencjonowany. I właśnie wynikiem tej relacji tych, tych, tego, tego dodawania, osób i ich współmałżonków, współpartnerów, jest właśnie wynik, jest widoczny w zakładce związki. Mamy siedem związków, które zostały wprowadzone przy okazji wprowadzania danych osób. Teraz tak, jeżeli chodzi o związki, ta, ta zakładka wygląda bardzo analogicznie i praktycznie funkcjonalnie niewiele się różni od zakładki związanej z osobami. A mianowicie składa się z części jakby takiej, tego paska wyszukiwania, gdzie możemy sobie filtrować listę tutaj tych związków, którą mamy do dyspozycji. I jeżeli przykładowo wpiszemy tutaj w polu mąż żona, pierwsze znaki, na przykład now, w tym momencie mamy pofiltrowaną tą listę związków na, yy, zgodnie z tym filtrem, który tutaj zadaliśmy. Oczywiście, no, trzeba wziąć to pod uwagę przy siedmiu, tutaj to filtrowanie raczej jest takie mało skuteczne. Jednak tych związków, jeżeli będziemy mieli kilka tysięcy osób, to można założyć, że prawie połowa z nich, czyli powiedzmy kilkaset dobrych osób, to osób będzie w związkach. Co za tym idzie, ta lista związków będzie ta lista już będzie rozbudowana nie na 7 pozycji, a na przykład na 200 300 albo na kilkaset pozycji, albo i kilka tysięcy pozycji. Wtedy te filtry się Państwo będą tutaj przydawały. Czyli wprowadzamy pierwsze jakieś znaki, w tym momencie mamy o. Mamy już tutaj przefiltrowane listy według tylko tych naszych tutaj kryteriów. Jeżeli chcemy wyczyścić listę, czyli przywrócić do pierwotnego wyglądu listę, wystarczy kliknąć przycisk wyczyść. Teraz kolejnym etapem, który możemy tutaj właściwie pokazać, to jest etap taki związany z prezentacją danych o, w zakładce związki. Podobnie jak mieliśmy w osobach, możemy z listy przejść na kafelki. Czyli mamy zdjęcie i podstawowe informacje o tej osobie, i tak samo mamy w związkach. Proszę zobaczyć, mamy listę i mamy kafelki. Teraz, no tutaj oczywiście nie dodaliśmy jeszcze zdjęć dla związków, w związku z powyższym mamy tylko takie puste ikony tutaj, które awatary, które, które należałoby zamienić oczywiście na zdjęcia. Dodatkowym elementem, który również występuje w zakładce osoby, to jest okno podglądu. Jeżeli klikniemy je, wówczas mamy tutaj możliwość, po zaznaczeniu osoby, wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących tej osoby. Możemy zmieniać oczywiście szerokość tego okna podglądu, klikając tutaj na tą kolumnę, na ten pasek rozdzielający. Jak się zmieni taka strzałka lewo-prawo, to wówczas możemy tutaj sobie, trzymając lewy przycisk myszki, kliknięty, wciśnięty, możemy sobie przesuwać na dowolną szerokość, jeżeli chodzi o okno podglądu. Okno listy. Czyli mamy w związkach jesteśmy mamy okno listy. Możemy też tutaj właśnie tak jak powiedziałem zmieniać szerokość. Mamy kafelki, czyli widok taki zdjęcia plus podstawowych informacji i tu mamy to właśnie wyłączenie naszego okna podglądu lub też włączenie jego, tak? I to jest taka podstawowa funkcjonalność jeżeli chodzi o zakładkę związki i teraz Chcielibyśmy do związku, każdy związek ma swoje parametry, swoje atrybuty opisujące ten związek, czyli powiedzmy zdjęcie, i to zdjęcie, jeżeli chodzi o zdjęcie związku, najlepiej tutaj dodawać zdjęcie ślubne. Najlepiej się to prezentuje, wówczas mamy zawsze na takim zdjęciu zazwyczaj dwie osoby, i te dwie osoby można dodawać tutaj jako, jako takie domyślne, profilowe zdjęcie dla danego związku. Oczywiście, to jak ktoś nie ma, to może dodać dowolne inne zdjęcie zawierające jakby te dwie osoby będące w związku. I takich zdjęć, Możemy tutaj dodawać, tak jak też nie wiem czy wspominałem, przy osobach, nie, to nie jest tylko jedno zdjęcie danej osoby czy też związku, ale możemy dodawać praktycznie tutaj nieograniczoną liczbę tych zdjęć. No, nieograniczona pod względem tylko takim, że no, ograniczają nas pewne zasoby sprzętowe i programowe, jeżeli chodzi o nasz komputer, tak? czyli pojemność dysku twardego, czy też, y, czy też parametry wydajnościowe komputera. Ale co do zasady, generalnie y, można założyć, że każda z osób y, powinna być opisana kilkoma, y, oczywiście też y, powinny być do niej załączone jakieś y, po kilka zdjęć. Oczywiście im te osoby są starsze, no to tych zdjęć będziemy mieli dużo mniej, ale im, y, im y, młodsze, tym tych zdjęć mamy na pewno bardzo dużo. Dodatkowo. Dodatkowo przy związkach również możemy dodawać właśnie te zdjęcia profilowe, jak również dodawać wiele innych zdjęć, na przykład z różnych uroczystości rodzinnych, które mogą tutaj być uzupełnieniem tego takiego portfolio, jeżeli chodzi o, o związek. Proszę teraz zauważyć, że sam związek, wrócę tu może do, do wyglądu listy, możemy opisać, opisać podstawowymi atrybutami, jak na przykład data zawarcia związku, w ogóle rodzaj związku, czy to jest związek, czy to jest małżeństwo, czy to jest związek partnerski, konkubinat i tym podobne, czy też dodać właśnie tą datę zawarcia, jak i miejsce zawarcia związku. I te parametry możemy dodawać w dwojaki sposób. Po pierwsze, jeżeli na liście zaznaczę sobie związek, Przykładowo będzie to pan Nowakowski Piotr. Pierwszym sposobem dodania tych informacji jest dodanie poprzez formularz. Jeżeli teraz zaznaczyłem sobie pana Piotra i panią Izabelę, możemy kliknąć formularz. Proszę zobaczyć, mamy tutaj wyświetlonego pana Piotra i panią Izabelę. I w środku mamy informacje na temat związku. Klikamy przycisk edytuj. Następnie chcą zadać zdjęcie profilowe dla tego związku, klikamy tu w ikonę tych awatarów. Następnie, czy chcesz wstawić zdjęcie? Tak. I wybieram sobie pana Piotra i Izabelę. Ja już sobie oczywiście wcześniej tu przygotowałem kilka zdjęć, które chciałbym dodawać. Robię otwórz. W tym momencie proszę zobaczyć. Mamy zdjęcie związku. Tu jesteśmy w zakładce związki, związek Piotra i pani Izabeli. I możemy wprowadzić tak, rodzaj związku. Małżeństwo jest to domyślne. Możemy oczywiście związek nieokreślony, konkubinat bądź też partnerski. Zostawiamy małżeństwo. Ceremonia. Mamy do wyboru ślub kościelny, cywilny, konkordatowy, religijny, wyznaniowy. Cóż Państwo decydujecie, jaki wprowadzacie? Generalnie wybieram tutaj ślub cywilny jako pierwszy, ponieważ dla tej pary pokażę, że ślub cywilny był w innej dacie niż ślub kościelny. Jak to zapisać, od razu pokażę. Czyli najpierw był ślub cywilny i to był 14. Grudnia 1978 roku w miejscowości Szczecin. Tu jak Państwo też zauważycie, macie do wyboru od razu listę wcześniej wprowadzonych miejsc, między innymi miejsc urodzenia, miejsc zgonu i ta lista jest zbudowana właśnie na podstawie tych wpisów Waszych wcześniejszych, które robiliśmy w zakładce osoby. Tutaj, jeżeli czegoś nie macie w tej liście, możecie w każdym momencie oczywiście wpisać, tak jak ja teraz pisałem Szczecin i ta, ta informacja, czyli to miejsce Szczecin zostanie już automatycznie dodane do, do naszej listy, żebyśmy mogli później z niej z tej nazwy korzystać. I tutaj zrobimy z kolei ślub kościelny. I on był nie 14, a kolejnego dnia, 15 grudnia 1978 roku i może być też w miejscowości Szczecin. W tej chwili mamy tak. Mamy dodane zdjęcie i mamy podstawowe informacje: jest to rodzaj związku małżeństwo i dwie ceremonie, jeżeli chodzi o ślub cywilny, kościelny, z datami oraz z miejscami. Zapisujemy te informacje i proszę zauważyć, co mamy na formularzu. Na formularzu od razu mamy to zdjęcie ślubne, jak również mamy informację podstawową dotyczącego rodzaju związku, że jest, rodzaju związku, jest to małżeństwo, datę zawarcia, miejsce zawarcia tego, tego związku. I mamy takie tutaj, może mało znaczące, jakieś, ale, ale niosące dość dużą informację parametry, jak mężczyzna zawarł związek w wieku 20 lat, kobieta w wieku 19 lat, a związek trwa 43 lata. Czyli mamy tutaj informację o wieku męża, wieku kobiety. W chwili zawarcia, oczywiście, związku małżeńskiego, czyli w tej dacie, i długość trwania tego związku. Ta długość będzie wyliczana na podstawie aktualnej, oczywiście, daty oraz daty zawarcia związku małżeńskiego, i ona będzie zmieniała się, chyba że nastąpi śmierć któregoś ze współmałżonków. W tym momencie ona się, jakby zatrzyma, że związek wtedy, że nie trwa, a trwał tyle lat, ile jest wskazane tutaj w tym nawiasie klamrowym. Dobrze, jeżeli chcielibyśmy teraz z poziomu oczywiście formularza edycyjnego, tu, edytować, przepraszam, z poziomu formularza rodzinnego, chcielibyśmy edytować informacje o małżeństwie, wystarczy kliknąć przycisk Edytuj. Ale ja tego nie będę robił. Zamykamy formularz. To był pierwszy sposób, który pokazałem za pomocą formularza rodzinnego. Jeżeli mamy związki, możemy również to samo zrobić z poziomu tej zakładki związki. Czyli możemy kliknąć, zaznaczyć dany związek i zrobić przycisk Edytuj. I wówczas mamy również dostęp do tej informacji. Dodatkowo, proszę zobaczyć, mamy informacje o dzieciach, które, yy, które urodziły się z tego związku. Tak? Tu mamy akurat trzy osoby. I przy tej okazji, od razu powiem, ponieważ jest nieraz wiele pytań tutaj: jak zmienić kolejność tych dzieci? Czyli na przykład chciałbym, żeby pani Anna była na początku albo na końcu. Najpierw był ten ród, powiedzmy, męski, a wówczas yy, y, żeński kobiecy. Tak? Czyli powiedzmy, Anna. Chciałbym ją przesunąć niżej na liście, gdyż w tej chwili, jak Państwo weźmiecie sobie formularz rodzinny, proszę zobaczyć. Mamy najpierw Szymona, mamy panią Anię i Franciszka. W tej chwili jest posegregowane według daty urodzenia. I za to też odpowiada ten przycisk. Tu na formularzu od razu pokażę taki przycisk. Tutaj sortuj listę dzieci według daty urodzenia. To skliknięcie spowoduje to, że będziemy mieli, proszę zobaczyć, 80, 82, 83. Ale gdyby z jakiego powodu ktoś chciał zmienić tą listę, że na przykład panią Anę dać na koniec albo na początek, to możemy wejść w edycję związku, czyli zaznaczam sobie ten związek, klikam edytuj i tutaj jeżeli panią Annie zaznaczę to dziecko, mam takie strzałeczki góra-dół. Przesuń w górę, przesuń w dół. Czyli zaznaczam i robię sobie przesuń w górę. W tym momencie chcę, żeby ona była na pierwszym miejscu, a następnie te kolejna dwójka dzieci jako, jako kolejni na tej liście. Teraz, jeżeli to zamkniemy i wyświetlę formularz rodzinny, proszę zobaczyć, panią Anię mam na początku. Tutaj, to dziecko jest jako pierwsze, a to a, tych dwóch synów jest w, w, jako kolejni w, na tej liście. Gdybym z kolei chciał z tego poziomu zmienić z powrotem na datę urodzenia, czyli nie z poziomu formularza, bo to Państwo wiecie, ale z poziomu jakby tej zakładki robię edytuj. I teraz mam też taki przycisk analogiczny tutaj: sortuj listę dzieci według daty urodzenia. Klikamy i mamy znowu pierwotny porządek tej listy, czyli mamy według daty urodzenia. Dobrze, i tak zostawiamy. Jak kliknę formularz, proszę zobaczyć, znowu to dziecko weszło nam tutaj w, jako drugie na liście. Dobrze. Teraz tak, jeżeli mamy dodane już pierwsze zdjęcie, oraz mamy, mamy tutaj informacje o związku, proszę zobaczyć, jak wyglądają nasze układ kafelek. O, mamy już teraz zdjęcie i mamy podstawowe informacje o tym związku. Teraz, jeżeli chciałbym dodać kolejne zdjęcie do pana, na przykład tutaj Romana i Jadwigi, klikamy. Teraz z tego poziomu pokażę jak dodać. Edytuj. Klikam na zdjęcie. Chcę wstawić zdjęcie. To jest pan Roman i Jadwiga, czyli mamy tutaj Roman i Jadwiga. Otwórz. Teraz mamy mm, informacje o związku i tutaj zrobimy tylko, że jest to małżeństwo, ślub kościelny zawarli. Zawarli 12 kwietnia 1957 roku w miejscowości, na nich będzie chojnice. Zapisujemy i zamykamy. Ta informacja również jest tutaj, w tym oknie podglądu. Jak tu Państwo zauważycie, o jak odświeżymy sobie dane, proszę zobaczyć, to mamy również zdjęcie tej osoby. Tego związku. Przepraszam. Mamy również informację o tym, że jest to małżeństwo, data i miejsce zawarcia. Ponieważ tutaj osoba zmarła, więc już jest właściwie związek zakończony przez śmierć współmałżonka, czas trwania 55 lat, wiek męża, męża mężczyzny w chwili zawarcia związku 19, kobiety 19, różnica 0. Czyli w tym momencie mamy też informację o panu Nowakowskim, jeżeli byśmy sobie wyświetlili formularz, analogiczna sytuacja tutaj jest, tak? To są te cyferki, czyli 55 lat trwał związek, ponieważ już osoby zmarły, więc został już, jakby ta data już się nie będzie zmieniać, ten wiek już się nie będzie zmieniał. W wieku 19 lat zarówno mężczyzna i kobieta zawarli związek w tej dacie i w tej miejscowości. Czyli mamy dodane drugi. Teraz możemy dodać kolejny, to jest pan Nowakowski Jan. I pan Nowakowski z kolei Jan możemy zrobić edytuj, i tu mamy informację, możemy dodać zdjęcie. To będzie zdjęcie profilowe domyślne, Jan i Helena, Jan i Helena. Otwórz, mamy zdjęcie, i możemy dodać tutaj był ślub kościelny, i on był 13 września 1938 roku w miejscowości Olecko. Zapisujemy dane i mamy kolejną informację. Kafelki, proszę zobaczyć, mamy już trzech uzupełnionych. W analogiczny sposób, możemy to również z poziomu kafelek klikać na daną osobę. Jak dwa razy kliknę, mam również dostęp do edycji. Teraz wziąłem pana Jerzego i Teresę, klikamy zdjęcie, tak. Pan Jerzy, Teresa otwórz yy, zamykamy tu na razie informacji o związku nie będę dawał mamy pana Zygmunta i Marię dwa razy klikam zdjęcie Zygmunt yy, Maria otwórz yy, brakuje nam jeszcze pan Bolesław Elżbieta zdjęcie Bolesław Elżbieta otwórz i mamy w tej chwili, proszę zobaczyć, tu i zostaje nam tylko jeszcze pan Bronisław i Antonina. Dwa razy klikam zdjęcie, dodajemy Bronisław i Antonina. Otwórz i zamykamy. W tej chwili mamy dodanych, proszę zauważyć, odświeżę listę. Mamy siedem związków, które były oczywiście wcześniej już wprowadzone na podstawie tutaj relacji między osobami, ale mamy też uzupełnione kilka informacji dotyczących właśnie Związku, jeżeli chodzi o, o te kilka osób. I co więcej, teraz możemy jeszcze wypełnić tutaj dla Pana Bolesława i Elżbiety, czyli tutaj możemy wziąć edycję i możemy wypełnić tutaj, że to był ślub cywilny tym razem, w dacie 3105 1959 rok w miejscowości wałbrzych. Zapisujemy tą informację, zamykamy. Dobrze. I teraz mamy tak. Mamy tutaj tą już informację, czyli mamy podstawowe informacje o, o, o związkach wprowadzone. Możemy teraz zobaczyć też na formularzu, oczywiście, jak to wygląda. Proszę zobaczyć. Mamy tak, mamy teraz do tego możemy dodać. Oczywiście, sobie przekładać się, przemieszczać się pomiędzy formularzami. Dla przypomnienia, klikamy w tą ikonkę. Wówczas ta osoba, ewentualnie razem z tym związkiem, jeżeli ma, wejdzie nam w tą tutaj, w tą, w tą część, którą możemy jakby edytować, którą możemy zmieniać. Taką referencyjną z punktu widzenia odniesienia. Czyli mamy teraz dla Piotra Nowakowskiego, i jego rodziców. Dla pani Izabeli i jej rodziców, czyli dla niego są to teście. Tu mamy dziadków i mamy dzieci z tego związku. Proszę teraz zauważyć, że możemy sobie już wydrukować, podobnie jak wcześniej pokazywałem, takie podstawowe drzewo z formularza rodzinnego. Jak teraz kliknę Wydruk i zrobię widok związku, nie wnikając w te ustawienia, wszystkie klikamy od razu Generuj. Proszę zobaczyć, co będziemy mieli tutaj już wyświetlone. Pojawi nam się teraz tutaj w formie PDF-a. O, mamy informację, Proszę zauważyć, ja tu powiększę o związku. O. Tu mamy ślub cywilny, ślub kościelny. Kiedy został zawarty. Jak również o, tu mamy dodatkową informację również ślub kościelny. To jest cel informacji, które żeśmy tutaj wprowadzali, a dla tych osób Poniżej, tych nie mamy wypełnionych, bo żeśmy ich nie wypełniali, ale mamy akurat tutaj te dane na podstawie tej osoby. Te będziemy sobie sukcesywnie wprowadzać, przy, przy okazji przypominać, jak pewne elementy edytować w programie drzewo genealogiczne. Ten wydruk, który tutaj Państwo macie, jest pomniejsze, on jest oczywiście teraz w przeglądarce Adobe Acrobat Reader, którą zalecamy jako podstawową przeglądarkę do przeglądania plików PDF. Możemy sobie to zrobić wydruk tej, tej, tego drzewa. Bezpośrednio na drukarkę, czyli robimy ikonę, klikamy ikonę wydrukowania, bądź też możemy zapisać sobie, jeżeli kliknę plik, zapisz jako, zapisać na pulpit i wówczas na przykład wysłać jako, jako załącznik w mailu. Czyli mamy wydruk taki podstawowy naszego drzewa genealogicznego, takiego podstawowego właściwie z formularza rodzinnego. Jeżeli teraz zamknę go. Zamkniemy również tutaj ten, te ustawienia. Proszę zobaczyć, mamy tak, mamy formularz, zamykamy ten formularz i mamy te podstawowe informacje na temat związku, czyli osoby już omówiliśmy, teraz omówiłem już związki, jak prowadzać i edytować podstawowe informacje o związkach. Teraz pokażę. Z tego poziomu możemy również wyświetlać drzewo genealogiczne. I uwaga jest taka, że o ile przy osobach. Mamy zawsze osobę jedną, czyli jest to tak zwany ten probant, czyli osoba względem której jest dane drzewo genealogiczne prezentowane. O, o tyle w związkach, czyli wybierając tutaj pana, powiedzmy tego Nowakowskiego. Nowakowski, tu też przefiltruję, pokażę od razu na przykładzie. To jest ten pan. Jak zrobię drzewo, mogę wyświetlić jego drzewo przodków, drzewo potomków. Lub też przodków potomków, tak? Czyli to jest suma praktycznie tu w nawiasie mamy liczbę osób, trzech ma potomków, sześciu przodków. Więc klikając na to drzewo przodków potomków, mogę wyświetlić drzewo przodków potomków tej osoby, czyli probanta, osoby, dla której będzie takie drzewo zaprezentowane. Z kolei w związkach mamy tą zmianę, że tutaj nie mamy jednej osoby, tylko mamy dwie osoby. Co za tym idzie, jak jeżeli zaznaczę sobie pana Nowakowskiego, to Mamy dwa przyciski, drzewo 1 i drzewo 2. Drzewo 1 dotyczy pierwszej osoby w związku, czyli pana Nowakowskiego, a to dlatego, że o ile potomków mają wspólnych, bo to jest małżeństwo, to czyli drzewo przodków-potomków jest takie mm, wspólne dla. O, tutaj drzewo potomku, przepraszam, jest wspólne dla, ty, dla tego związku, bo są jest trzech potomków, trójka dzieci. O tyle drzewo przodków jest inne dla pana Piotra, a inne dla pani Izabeli. Czyli drzewo 1 oznacza, wybieramy tutaj drzewo przodków pana Nowakowskiego Piotra, klikamy, proszę zobaczyć, mamy Nowakowskiego i mamy jego rodziców i dziadków. Jak teraz to zamknę, na razie zrobię nie tutaj zaraz do tego wrócimy. I teraz zrobię drzewo 2, drzewo przodków. Tym razem mamy panią Kowaleską, jej drzewo przodków, czyli jej rodziców i jej dziadków. I teraz chcę właśnie jedną rzecz jeszcze pokazać. Od razu omawiając zakładkę drzewa. Tam wcześniej dodaliśmy jedno, jeden widok drzewa dla osoby, a teraz proszę zobaczyć, jak zrobię plik, zamknij, to będę miał taki komunikat, czy chcesz zapisać utworzony widok, aby był dostępny na liście drzew. Czyli tutaj na liście w tej zakładce. Jeżeli zrobię tak, mogę go sobie tutaj wyświetlić te parametry i zrobić zapis. I proszę zobaczyć. Teraz przejdę właśnie płynnie, zanim do multimediów przejdę do drzew, żeby pokazać właśnie, ponieważ zrobiłem właśnie takie drzewo nowe i zapisałem je na tej liście. Wcześniej mieliśmy drzewo zapisane pani yy, Anny Nowakowskiej, drzewo przodków, a tutaj mamy drzewo przodków Izabeli Nowakowskiej. I teraz ta zakładka drzewa służy do tego, że jeżeli mamy jakieś drzewa, żeby za każdym razem, ponieważ program automatycznie generuje takie drzewo na podstawie Osób lub związków, klikając przycisk drzewo, możemy wyświetlić sobie na ekranie takie drzewo, je wydrukować i zapisać, czy, czy też wysłać potem e-mailem. O tyle możemy sobie zapisać również ten widok, ponieważ mamy już takie drzewo, nie chcemy do niego za każdym razem wracać. Już możemy je mieć, jakby od razu dostępne, klikając na zakładkę drzewa i zapisując wcześniej, właśnie jakie jest to pytanie, żeby je udostępnić na karcie drzewa. W tym momencie Możemy też to co możemy zrobić, możemy zmienić tą nazwę. Domyślnie jest to nazwa, która połączona jest z osobą, czyli z probantem, dla której za, dane rodzaj drzewa został zrobiony i ten właśnie rodzaj drzewa, czyli dla pani Anny Nowakowskiej było drzewo przodków, a dla pani Izabeli z domu Kowalskiej też drzewo przodków. Możemy teraz taką nazwę zmienić, klikając na dane drzewo, na przykład tą panią Izabelę Nowakowską robimy ustawienia i zamiast tutaj w nazwie Izabela z domu drzewo przodków, mogę teraz to Wykasować i na przykład sobie tu umieścić z przodu, wpisując drzewo przodków. Drzewo przodków i, i myślnik zrobimy. O, Izabela Nowakowska z domu Kowalewska. I robimy zapis. Proszę zobaczyć, nazwa została zmieniona. Czyli te nazwy Państwo możecie sobie sami zmieniać według własnych kryteriów, według własnych upodobań. Klikając teraz, właśnie od razu proszę zobaczyć w edytuj, od razu mamy to drzewo widoczne. Tak? Nie musiałem go budować z poziomu osób czy też związków, tylko od razu już mam na liście dostępne drzewa, które najczęściej prezentuję, pokazuję, lub chcę mieć do nich dostęp. I od razu edytuj, już mamy. Teraz kolejnym elementem, który chciałbym tutaj Państwu pokazać. Na tym oczywiście etapie. Tutaj nie, nie skupiamy się w, żadnych, w żadne takie szczegółowe informacje związane z ustawieniami, bo to będzie tematem innych poradników, już takich bardziej tematycznych. Teraz chciałbym w ramach tak jakby ogólnej, ogólnej, ogólnego poradnika dotyczącego samego programu pokazać też co nieco Państwu tutaj o możliwościach zakładki multimedia. Ponieważ ci z Państwa, którzy może wcześniej zauważyli, wcześniej mieliśmy w multimediach 17. Zdjęć, bo te 17 zdjęć dotyczyło zdjęć osób, Nie do, ale dodaliśmy, proszę zauważyć, teraz zdjęcia. 7 zdjęć tutaj związku. Czyli w tym momencie możemy, mamy razem już zdjęć 24. 17 plus 7, 24 zdjęcia, ponieważ oprócz zdjęć tych profilowych o poszczególnych osób, proszę zauważyć, doszły nam również zdjęcia tutaj związków. Dzięki temu ta zakładka Multimedia to jest taki bufor, taki właściwie zbiornik, magazyn wszystkich plików multimedialnych, które dodajemy z różnych innych pozycji, czyli z osób, związków, właśnie z monografii, z jakichś miejsc i tym podobne, czy też ze zdjęć kart grobów, czy też zdjęć grupowych. To wszystko jakby znajduje się w jednym miejscu. Po to właśnie, żeby mieć dostęp jakby do multimediów z jednego poziomu, żeby nie szukać zdjęć osób, nie szukać zdjęć związków. Wszystko możemy mieć właściwie wyświetlone w jednym w jednym takim magazynie, jakim jest zakładka, właśnie Multimedia, czyli teraz mamy tutaj wykaz wszystkich zdjęć. Możemy te zdjęcia przeglądać w formie kafelek lub też w formie listy. Możemy również tutaj wyszukiwać po nazwie. Jeżeli, ma, jeżeli Państwo macie taką jakąś ochotę, preferencję wyszukać konkretne zdjęcie, kogo dotyczy, możemy poszukać po nazwie, ale możemy podać je kategorii i tym podobne. Każde zdjęcie, które tutaj jest, możemy opatrzyć dodatkowymi atrybutami. Przykładowo mamy pan Piotra. Proszę zobaczyć, tu mamy podgląd. Jak kliknę na to zdjęcie, to będę miał takie wyświetlone dużo większe. To zdjęcie mogę je sobie powiększać, mogę pomniejszyć. Ale mogę też wyświetlić pewne parametry tego zdjęcia i wprowadzić takie atrybuty dla tego zdjęcia, czyli dla tego zdjęcia. Jeżeli kliknę teraz edytuj, proszę zobaczyć, edytuj, możemy dodać datę wykonania zdjęcia. Możemy oznaczyć czy jest prywatne lub nie. Na tym etapie proszę tego nie robić, to będzie też inny poradnik. Zostawmy tutaj, że nie jest prywatne, ale co ważne, możemy dodać kategorię, że to zdjęcie możemy przypisać, że to jest zdjęcie Personalne, na przykład różne śluby wojskowe, zjazdy rodzinne i to podobne. Ale jeżeli któraś z tych tutaj predefiniowanych kategorii Państwu nie pasuje, możecie wpisać swoją. Załóżmy, że jest to kategoria osobiste. W tym momencie możemy również dać jakiś opis, kiedy zostało to zdjęcie zrobione, znaczy kiedy, w jakich okolicznościach zostało zrobione, bo datę możemy podać tutaj. Ale sobie proszę zobaczyć, dodałem właśnie tą kategorię inną, niż miałem domyślnie w listach. Czyli wpisałem tutaj z klawiatury osobiste. Jeżeli teraz zapiszę i zamknę, proszę zobaczyć, mamy kategoria osobiste, i dzięki temu możecie Państwo również skorzystać z takich predefiniowanych filtrów. Jak tutaj rozwiniemy tą listę w dół Multimedia, to mamy dotyczące osób, ale należące do kategorii, proszę zobaczyć, osobiste. No i mamy tylko jedno takie zdjęcie. Jak zmienię do kategorii dotyczące osób, wróciłem do. Tych 17 z 24, 24 zdjęć, czyli mam tylko te zdjęcia osobiste, czyli profilowe, które dodawałem tutaj przy okazji dodawania zdjęć do osób. Ponadto możecie oczywiście, to jest związków, zdarzeń, kart, grobów, miejsc i itd., itd. W tym momencie również możecie dodać Państwo również innego rodzaju zdjęcia, ale to będzie osobny poradnik, czyli który nie należy do żadnej z tych takich grup. Na przykład mamy zdjęcie domu rodzinnego, tak, ale taki, i oczywiście nie przypnę go do danej osoby, chociaż mogę do związku, ale, ale mogę je przypiąć do takiej kategorii własnej i, i taka funkcjonalność również istnieje, i to będziemy też omawiać w osobnym, takim dedykowanym poradniku, związanymi właściwe, właściwie z takimi bardziej rozszerzeniami dotyczącymi danych, danych grup, tutaj, jeżeli chodzi o osoby, związki, multimedia. Na tym etapie Państwo powinni po pierwsze z tego poradnika i z tych wcześniejszych, Umieć dodać osobę przy wykorzystaniu formularza drzewa, umieć tutaj przełączać się pomiędzy tymi widokami, czy lista, kafelki, bądź też tu widok pokazać lub nie, jeżeli chodzi o podgląd szczegółowych danych. Również powinniście Państwo umieć tutaj, że tak powiem, dodać związek. Atrybuty tego związku, czyli zaznaczamy związek. Klikamy edytuj, do, wypełniamy ceremonię, ewentualnie rodzaj związku, jeżeli to jest inny niż małżeństwo. Tu mamy dzieci, możemy sortować dzieci dowolnie na liście, zaznaczając i klikając odpowiednią strzałeczkę góra-dół, lub też tutaj szereg, uszeregować je względem daty urodzenia, o ile oczywiście te daty macie Państwo, tak? I to jest na tym etapie. Dodatkowo, każdy, każdy widok drzewa, który Państwo sobie zaprezentujecie, możecie zapisać w formie, przy zamknięciu. O, czy chcesz zapisać utworzony widok, tak lub nie. Jeżeli zrobię tak, wówczas ten widok zostanie zapisany, zapisany do zakładki drzewa. I też tutaj dzisiaj Państwu pokazałem, jak można edytować tą nazwę, czyli jeżeli dwa razy kliknę na tym drzewie, to mam edycję drzewa, a jeżeli kliknę ustawienia, to mam możliwość tutaj zmiany nazwy, tej, która się tutaj pojawia w tej kolumnie. No i najważniejsza rzecz w multimediach trzeba wiedzieć, że jest to pewien zbiornik, magazyn, w którym mamy wszystkie zdjęcia związane z które wprowadzaliśmy na różnych etapach pracy na, naszym, na naszej aplikacji. Czyli mamy zdjęcia osób, które dodajemy, mamy zdjęcia związków, mamy zdjęcia grupowe, które również będzie, będziemy omawiać, mamy możliwość dodawania w monografii zdjęć, możemy dodawać zdjęcia w kartach grobów, jak również w miejscach. Te wszystkie elementy będziemy za chwilkę już omawiać w kolejnym poradniku, także na tym etapie chciałbym zakończyć. Kolejny zostanie poświęcony zdjęciom grupowym. Na zakończenie pracy, oczywiście, musimy tutaj dane nasze zapisać, czyli zamykając program, będzie pytanie, czy zapisać dane, i ważna uwaga: jeżeli Państwo zrobicie tutaj nie i następnie zamkniecie program. Wówczas dane, to co wszystko, żeśmy przed chwilą wprowadzili, jeżeli chodzi o związki, zdjęcia i tym podobne, nie zostanie to zapisane. Więc uwaga jest taka: przy zamknięciu programu, czy zapisać dane, robimy tak, lub można tutaj skorzystać z opcji plik, zapisz, i w tym momencie te dane, które wprowadziliśmy, będą dopiero zapisane. Czyli zamykamy program, czy chcesz zapisać dane? Tak. Zamknąć program? Tak. Teraz ponowne otwarcie aplikacji spowoduje to, że wszystkie dane, które wprowadziliśmy dzisiaj w tym poradniku dotyczące edycji poszczególnych związków zostaną również tutaj zapisane. Chcę od razu pokazać, proszę zobaczyć mamy już zdjęcie, mamy dane, ale tu co ważne proszę zobaczyć w związkach również mamy to wszystko tutaj wypełnione, tylko dlatego, że zapisałem te dane na koniec pracy z aplikacją. Dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genalogów na stronie internetowej www.plsoft.pl